Dr Łukasz Tekiela, kandydat do Rady Powiatu Lubańskiego. Szanowni Państwo, ludzie pytają mnie: Łukasz, dlaczego kandydujesz? Odpowiadam im zazwyczaj w ten sposób. Słuchajcie, kandyduję, ponieważ mam dość myślenia kategoriami krawężników. Uważam, że jesteśmy dumnym narodem, uważam, że jesteśmy silnymi ludźmi i powinniśmy myśleć kategoriami przyszłości, większej przyszłości niż tylko rozwiązywanie bieżących problemów komunalnych. Uważam, że powinniśmy zmierzyć się z problemami cywilizacyjnymi, które dotykają nasz powiat, i powinniśmy znaleźć konkretne, proste działania, które zaczną pozwalać przezwyciężać te strategiczne problemy, z którymi musimy się mierzyć. Aby tak się działo, potrzeba po pierwsze mówić o tych problemach. Przywykliśmy do tego, że my problemy zamiatamy pod dywan. Nie mamy odwagi o nich mówić. Mi tej odwagi nie brakuje. Będę mówił o problemach, będę piętnował miernotę i będę dążył do tego, aby przekazywać Państwu rzetelne informacje o prawdziwej sytuacji w danej kwestii. Po to zatem kandyduję, aby spróbować coś zmienić, spróbować odczarować nieco ten samorząd, który kojarzy się nam wszystkim przede wszystkim z budową krawężników. Jeżeli oddadzą Państwo głos na mnie, macie gwarancję, że to będzie silny mandat, mandat oparty na rzetelności, ciężkiej pracy oraz otwartości. Idę tam w Waszym interesie. Zagłosujcie na mnie. Nie pożałujecie.